teraz zobaczycie dziewicę w stringach za 30 zł. Pokaż kamerzysta, tak jak w przypadku poprzednich. No to dokładnie pokaż. Jeszcze dokładniej. No i już. Już, już się napatrz. Witam, Marku. Jesteśmy na wizji. Siema, jestem Marek. Dzisiaj przyszedł czas na naprawdę niesamowity i długo wyczekiwany odcinek Majtki Drogie versus Tanie. Zatem jeszcze wcześniej chciałbym wam powiedzieć o tym, że nasz kanał jest najlepszym kanałem na świecie i nasz kanał Lord Kruszwil trzeba subskrybować. Tutaj znajduje się czerwony przycisk. Wystarczy, że taki sam czerwony przycisk klikniecie dokładnie po nim. Kurwa, coś tam napierdala z tyłu, Marek. Co? No nie wiem, jakiś telefon. Ale o co ci chodzi? No scenę trzeba powtórzyć. No nie! No dobra, to ja już się wypowiedziałem tak ładnie i co? Chcesz mi wszystko zepsuć znowu? No dobra, no. Nie gramy tak, no. Masz tak, o, łysy. Siema, łysy. Jestem łysy. Specjalnie tą łysinę zachowałem do tego filmu. To co robimy? Co Czekaj, mówimy? Poluzuję trochę, bo się zaraz uduszę. Dobra. Musisz te Gucci ubrać dla nas, co? Muszę. Szalik. Bo dzisiaj jest po prostu wyjątkowy odcinek i no wiesz, trzeba. W takim razie przejdźmy do tego, co znajduje się na tym biurku. Jest tutaj 5 par różnych stringów. Są to damskie stringi i poddamy dzisiaj je kilku testom. Pierwszy test będzie taki, że opowiem wam, postaramy dokopać się do źródła, skąd pochodzą te majtki, no i po prostu rozważyć wszelkie teorie na temat każdej z tych par, które tutaj się znajdują. No i oczywiście opowiem wam o wartościach tych stringów. Kolejnym testem będzie test wizualny stringów na modelce, która będzie dziewicą. A ostatni test będzie testem, który wykona kamerzysta. Będzie to test zapachu stringów. Co? Tak sobie podzieliłem ten odcinek i test będzie jak zwykle w drogie wersy stanie w 100% rzetelny i będzie przestany. Ale dlaczego, ale co, o co chodzi z tym testem zapachu? Test zapachu. No wszystko ma swój zapach, no. To tam wąchać gacie? Nawet woda ma swój zapach, wszystko ma swój zapach. No dobra, no ale to co, gacie mam wąchać? Nie, masz iść się zesrać teraz na dworze. Dobra, no to w takim razie przetnij mi to. Zatem, tak jak na drogie versus stanie przystało, muszę wam opowiedzieć o wartościach tych produktów za jedną parę. No to co, jak zwykle zaczynamy od tych najtańszych. Są to stringi Pepco. Pepco Woman. Za 5 zeta. 5 zł. I przy okazji będę usuwał wszelkie metki z każdej z tych par. Póki co nie oceniam, jak coś. Kolejne Esprit. Muszę sobie przypomnieć, za ile? Za 30 zł. 30 zł kosztowały. Usuńmy to. Wyrzućmy wszystko, co nie będzie nam potrzebne. Kurde, będziesz musiał to przeciąć zaraz, kamerzysta. Bo nie chcę się zdjąć. A, dobra, zdjęło się. Żeby wiesz, żeby nasza dziewica modelka miała łatwiej, jak będzie to przymierzała. Mamy tutaj majtki z ulubionej marki kamerzysty, czyli Fila. Zajebiste, wiecie są. Wiem, dlatego jak przeglądałem na tą stronę, na której to wszystko kupowałem, oprócz tego, bo to musiałem kupić osobiście, to tak sobie pomyślałem, że ty nakupywałeś z tego masę ubrań, no więc wziąłem też Fila. Kolejne, Calvin Klein, czyli marka, którą bardzo lubię. One kosztują 100 zł za parę. I teraz jak je otworzyć? O, otworzyłem, te będą do zutylizowania. Prezentują się one w taki sposób, patrzcie, Calvin Klein, ty, ale one są malutkie bardzo. Uhuhu. No jak to stringi, Marek. No i na samym końcu najdroższe stringi w tym zestawieniu. Są to stringi marki Versace. Za takie stringi, za jedną parę musimy zapłacić 500 zł. Tak się prezentują. Moim zdaniem spoko, ale oceniać będziemy za chwilę. Póki co chciałem wam przedstawić cennik. Przedni. W sumie to tutaj powinienem mieć jeszcze czapkę. Zaraz ją zdejmę. O, czapkę kupiłem sobie na łysinę. Niech mi tylko ktoś powie, że ja jestem teraz łysy, no to, to tak się nie da. No to co? Teraz oceniamy sobie każdą z tych par. Tutaj mamy Pepco. Materiał tandetny, zresztą widać. Majtki by się bardzo łatwo mogły podrzeć. Co, na dupie laski? No tak, po wieku, jak tutaj bym miał jakąś dziewicę. To co, rozszarpałbyś te majtki? Nie, to jak ci to opisać, kamerzysta? To by krew to rozwaliła, no. Co ja mam dużo mówić? No dobra, no to... Przecież to nawet takie ciśnienie... takie ciśnienie, mówisz, Marek? No ciśnienie, tak? No dobra, tutaj już nieco bardziej porządne, bo tutaj mamy zabezpieczenie. Ale przecież to i tak krew by przeleciała przez to. Kamerzysta, ty nie wiesz, o co chodzi. No. Ta krew by sprawiła, że te majtki by wypuchły. Aha. No zobacz,
Zobacz, jakie one są rozciągliwe. Te majtki by wybuchły pod wpływem właśnie tego ciśnienia. Dalej, tutaj już nieco lepsza jakość, chociaż i tak to jest kopia tych. Tylko po prostu dwie warstwy po prostu nałożyli. Tak, tak wygląda, tutaj są dwie warstwy. Koronka w różnych kolorach. W sumie warte 30 zł moim zdaniem. Dalej, tutaj no już mamy zachowany pewien design. Ale one by i tak były czerwone, nie? Jakby to krew dziewica pobrudziła. No byłyby czerwone. No to tutaj byłyby czerwone. No, no to chyba niedobre, czy dobre. No ale nie rozumiem, o co ci chodzi teraz. No jakby, wiesz, jakby dziewica obrudziła to krwią, no to... No to to jest logiczne, że wszystko się zabarwi na czerwono. Aha. Głupi jesteś czy głupi? Nie no, te akurat wyglądają w porządku, lecz chwila zawsze mi się kojarzy z tym, streetwearem. Streetwear. Streetwearem i do mnie nie przemawiają. Nie chciałbym, aby moja dziewica takie coś nosiła. Ja bym w takim czymś zobaczył dziewicę, no to precz won. No i oczywiście w takim czymś też. A te Calvina Kleina już dobre dla dziewicy? Calvina Kleina już okej. Okay. Chociaż one byłyby niepraktyczne dla dziewicy, która by je ubrała. Dlaczego? A, dobra. Strony mi się pomyliły. Kurde, gdzie jest przód, gdzie jest tył? No ja nie wiem. Tak? Nie znam się na stringach, Marek. No myślisz, że ja się znam? No myślę, że się znasz, no skoro cały czas jakieś ściągasz. A to są jakieś dziwne. No tak, ale... Czekaj. Bo ja nigdy chyba takich nie widziałem. Znaczy widziałem Calvina, ale tutaj jest w ogóle jakiś inny krój. No dobra, i tak tego nikogo to nie obchodzi, no Marek. Dobra, jak będziemy mieli tą dziewicę modelkę, to ona powie, w jaki sposób to ubierze. Nie wiem, dziwne to. Nie wiem kompletnie jaką stroną. No dobra, dawaj te moje droższe. A tu jeszcze metki nie zerwałem. A z tym może być problem, bo to jest zawiązane. Ach, tutaj wszystko się pourywa. No co za shit. Dobra, przerwało się. No, zaraz porwiesz te gacie, Marek. No nie chcę tego porwać, bo nie mam drugiej pary przy sobie. Nieważne. To wywalę po prostu. No i co? Mamy tutaj Versace. No przyznajcie, że bardzo dobrze wyglądają. Tylko gdzie jest prawa, a gdzie jest lewa strona? Tak, to jest rozmiar 2. Taka ciekawostka, to jest włoska numeracja. Tak we Włoszech numerują. Są numery od 1 do 4. To kupowałem przez internet osobiście sam. Marek, ale wiesz, że to nikogo nie obchodzi. Każdy chce popatrzeć, jak to będzie na lasce wyglądać. Tak, dlatego to wszystko przyciągam. Aha. Także jeszcze sobie coś poopowiadamy o nich. No dobra, już skończ. No to zobaczcie. No nie, no. Też jeszcze będzie jakiś test wąchania, tak? Czy czego tam? Będzie test wąchania. No dobra, no to... Ale czekaj. No. A mamy laskę jakąś, która się zgodzi teraz? To ja myślałem, że ty załatwisz. Ja nie mam. Ja ciebie prosiłem, żebyś załatwił. Masz? No nie mam. Ale mogę zadzwonić do jakiejś agencji modelingowej. Może jakaś będzie chciała. Nie no, bez agencji. Na pewno jakoś inaczej po znajomości załatwisz. No jak po znajomości? Kogo ja ci załatwię do... No nie wiem. Do noszenia stringów i do świecenia dupą przed kamerą. No Marek. No a co w tym dziwnego? No co, żeby świecić dupą na kanale Lord Crushville? No to zapłacisz 2000 i tyle. No to nie wiem, no to może do jakiejś do agencji. No profesjonalną modelkę niech stanie tu i niech pokaże to, jak to leży. A jak oferują tam od razu badanie od ginekologa, to okej. Okay. No dobra. Musi być dziewicą. No dobra. No oni to zobaczą. Przecież, no zobaczą to ewidentnie. Więksi znawcy od razu zauważą, że to jest, że to nie jest dziewica. Tak, dlatego musi być dziewica. No dobra, to znaleźć... Jaka jest zależność? No dobra, no to ciężko będzie. Nawet można stwierdzić dziewictwo, wiesz po czym? Po czym? Po tym, jak dziewczyna chodzi. Serio? Pokazać ci, jak chodzi dziewica i nie dziewica? Nie. Nie? Nie, nie. To ja widzę, pokażę, patrz. Dziewica chodzi tak. Aha. Już zobaczyli? No a? A nie dziewica chodzi tak. Serio? Widzicie, macie zależność, żebyście przypadkiem nie wpadli kiedyś w problem i żebyście nie odbyli stosunku seksualnego z niedziewicą. No dobra, to co szukać tej modelki, tak? Tak, dobra. No to co, to poczekam sobie trochę. Dobra Marek, przyprowadziłem ci. O, dzień dobry pani dziewico, proszę tutaj stanąć. Mam nadzieję, że kolega opowiadał, jak będzie wyglądała ta sytuacja. Jak w ogóle wszystko będzie wyglądało, to... A, ona jest dziewicą. No Marek, no nie wiem, skąd mam wiedzieć? Jak to nie wiesz? Miałeś ogarnąć dziewicę, modelkę. No ale no w agencji nie chcą się zgodzić, wziąłem jakąś z ulicy. Z ulicy? No z ulicy, no powiedziałem dwa koła płacę i tyle i przyszła. Miałeś dwa koła z ulicy? No, a no przecież ale mówiłeś, że dwa koła mam dać. Byłeś u ginekologa? No nie. No nie przedłużaj, Marek. A palcem sprawdzałeś? Ty chory jesteś, Marek, nie przedłużaj. Nie mam pewności, co jest ci. No, no dobra, no i trudno, no. Jak coś to na twój punkt powiedziałeś. Dobra, no to w takim razie mam nadzieję, że kolega już mówił wcześniej. Będziemy robić test stringów, także masz kamerzysta i zadbaj o to, aby tutaj obecna dziewica przebrała się w to. Proszę. Może być? Nie wiem. Mam nadzieję, że jest dziewicą. Jak coś to na ciebie będzie. A co to za różnica? Ja nie biorę na to odpowiedzialności. Nie. Jak coś to nie moja wina. Masz stringi pokazać tylko, Marek. Miała być dziewica. Wiesz, jak to będzie widać? Pamiętaj, kamerzysta. Nie, dziewica jest rozwalona. Będzie jej wszystko wychodzić. Co ty gadasz w ogóle? No patrz. Dobra, skończ. Będzie tak. Skończ, dobra. No, masz przebraną dziewicę? No tak, no już. No to zapraszam tutaj. Kamerzysta, ty tutaj ujęcia, jak to wszystko wygląda. No przybliż się, no i pokazuj. No co? No, no co, no widzowie mają zobaczyć, jak wygląda dziewica w tych
tych stringach, tak? Kto dzwoni, Marek? Kto może dzwonić do mnie? No dobra, rozłącz się, nagrywamy to, tak? Czy co? No, no to pokazałeś? No pokazałem. No to teraz proszę ubrać dziewicę w te. Okej. No, szybko, szybko, bo nie ma całego dnia. A teraz zobaczycie dziewicę w stringach za 30 zł. Pokaż, kamerzysta, tak jak w przypadku poprzednich. No to dokładnie są spoko. Pokaż. Jeszcze dokładniej. No i już. Już? Już się napatrzyli? No, nie wiem, czekaj. Już się napatrzyliście? Zrób ankietę. Ankietę? Już? To... Git, widzowie? Ale to mogę zatrzymać, dobra. A, w sumie rację. Dobra, no to co? Do następne, tak? Następne. No czekaj, jakie to były? Fila. Następne fila. Proszę. Dziewico, zapraszamy. Proszę tutaj stanąć. Dawaj, kamerzysta, nakameruj. Już? No już. Jeszcze raz. Następne. No szybko, szybko, dawaj. Co? Nic. No czekamy. I na samym końcu będą te moje ulubione. Ciekawe, jak będą wyglądały na dziewicy. Pewnie też ładnie. Aż... nie mogę z ciebie. Aż nie mogę się doczekać w sumie. Tylko to trzeba będzie wyrwać. Dobra, kiedy ta dziewica będzie? No zaraz będzie. No to niech przyjdzie. Zobaczycie teraz dziewicę w majtkach Calvina Kleina za 100 zł. Zapraszamy dziewicę. Kamerzysta, dawaj, szybko, nie ma czasu, kameruj. Dawaj, 5 zbliżeń, raz, dwa, trzy. No, i następne. Versace, tylko... No już się... Kamerzysta. No, no chodź tu. No przestań. Już? Gdzie? No przestań już. No dobrze, no już. Teraz Versace. Tylko musisz to odciąć. Masz, odetnij i przekaż dziewicy. A teraz czas na specjalną dziewicę w majtkach za 500 zł. Zapraszamy dziewicę. Ty, ale fajna dziewica. O kurde. Ty, w takich gaciach? No, to już jest coś. Tak? Weź jeszcze trochę im pokaż. No dobra, już? No dobra, no. No to teraz przyszedł czas na test zapachu. Zabierz wszystkie majtki dziewicy i będziemy robili test zapachu. Wszystkie zabierz, bo wszystkich potrzebujemy, nie? Nie ma tak, że ona sobie to weźmie później za darmo. Dobra. Mamy już tutaj wszystkie majtki prosto z dziewicy. A trzeci test wykona nie kto inny jak kamerzysta. Dlaczego ja? Chodź tu. No daj kamerę, zamieniamy się. No robisz test. Ale jaki? Co tu mam za test? Test zapachu. Czekaj, czekaj, czekaj. W sensie? Ja sobie kamerę ustawię. O. Żeby było mi wygodnie. No test zapachu robisz. Tak? Układać? No, tak jak było. Te, okej. Okay. Co? Mam to pomachać, tak? No tak. No już to pachnie jak pachnie, no. Jak gacie. No powiedz coś więcej. Co czujesz? No nic, gacie. Materiał. Tak po prostu? A nie czujesz dziewicy żadnej? Jakie dziewice? No masz zrobić test zapachu. Masz wypowiedzieć się o tym, jak pachnie dziewica. I wypowiedzieć się o tym, jak pachnie ale sam materiał. Ale to są gacie, no kurczę, no nie wiem, no. No to biedne, niebiedne. No nie wiem, no taki sztuczny materiał. Dobra, teraz następne. No tutaj już taki jakby ten, czekaj. To jest esprit, nie? No tutaj taki też sztuczny materiał, ale tutaj jakby z bawełną pomieszany. Dobra, dawaj, następne, fila. No, też ładnie pachną. Bo z fila, tak? Nie dlatego. Masz czuć, że bawełna. Chcesz pomachać? Nie, nie. Nie chcesz pomachać? Nie, nie. No dawaj, następne. Teraz Calvin. I co tutaj czujesz? Tutaj taki... świeżość. Świeżość? No. To znaczy, co masz na myśli? No taka świeżość. No opisz więcej, no, żeby, tak żeby widzowie nie, wiedzieli. Tak jak kupujesz nowe ubrania, to masz taką świeżość na ubraniach, nie? To tak wiesz, jakbyś się poczuł ekskluzywnie, nie? No dobra, no to teraz następne. No a te to bogactwem pachną. A daj im pomachać. What the fuck, Marek, co ty robisz? O, kurde, weź se niuchnij tak głębiej. Co jest do solerii? Rewelacja. Daj mi dziewicę w tych majtkach. Muszę więcej kupić. Daj jeszcze. Daj. Dobra, weź już skończ. Daj to. Kończymy ten film, no to jest jaki psycholog. Ja to kupiłem, daj to. No daj to. Ale kończymy ten film. No daj to. Kończymy ten film. No daj to. Kończymy ten film, Marek, co ty robisz w ogóle? No co, no to kończ. No to sobie potem pomochasz, no, poza to kamerą. Daj mi jeszcze. No kurczę, no co ty robisz? No co? Ja chcę pokazać widzom, co mają robić. Co, wąchać gacie? No a jak takie zajebiste będą mieli, no to tak. Takie w sensie, że drogie? No, te są zajebiste, naprawdę. No dobra, no. No oddaj je, bo ubrudzisz ja mi. Ja kończę film.
Marek, to jest przegięcie, co robisz. Kończysz? No ja bym skończył, bo to co robisz to jest przegięcie. Kurczę, wąchasz gacie na wizji. Jak? No ja też wąchałem gacie, nie wiem dlaczego ja to wąchałem w ogóle. Dlaczego mi tylko kazałeś wąchać? No to jest zapachu, tak? No ale to jest bez sensu totalnie. Dobra, to czekaj, masz kamerę? To się pożegnaj czy coś i nie wąchaj tego. Masz kamerę? Boże. Także teraz przejdźmy do podsumowania tego wszystkiego. Oczywiście wygrywają. No, no nie wąchaj, no ma... Ale ja pokazuję do kamery tylko. O, wygrywają Versace. Daj tu! No puść to! Puść. Daj! No mówię, co wygrało, tak? Patrzcie, wygrywają o te Versace. I co? To by było na tyle w tym filmie. Te możesz kamerzysta sobie wziąć. A ja biorę te. Zobaczcie moje poprzednie filmy, a także nie zapomnijcie o subskrypcji wraz z dzwoneczkiem na moim kanale i subskrypcji na kanale kamerzysty. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. Siema. A czemu bierzesz te gacie? Kupiłem, to biorę. Siema.